to była chęć służby w wojsku oraz kontynuowanie tradycji rodzinnych, które również w mojej rodzinie służba wojskowa to jest od pokoleń, czyli zarówno dziadek czy tato. Ja również chciałem zostać żołnierzem, tak więc poznałem, że jest taka możliwość, będąc studentem Politechniki Opolskiej. Dowiedziałem się, że jest program Legii Akademickiej, który umożliwia takie połączenie studiowania oraz zdobycie kompetencji dodatkowych, zostania żołnierzem, wstąpienia do służby i wtedy zdecydowałem się na przystąpienie. Nie ma tam nic takiego, że jest wszystko na raz, że tak powiem, tylko pierwszy moduł to było takie szkolenie typowo podstawowe, gdzie uczyliśmy się tego żołnierskiego rzemiosła, nabywaliśmy takie podstawowe umiejętności, począwszy od strzelania czy też musztry. Na drugim module weszło już troszeczkę więcej takiej teorii, gdzie musieliśmy się nauczyć pisać plany, konspekty, gdzie musieliśmy się nauczyć już podstaw dowodzenia w drużynie. Także tutaj już było takie więcej jeszcze praktyki. No i ostatni moduł to jest ten moduł oficerski, gdzie trzeba było to wszystko połączyć. Były zarówno zajęcia, ćwiczenia na placach ćwiczeń, były też zajęcia wykładowe, gdzie musieliśmy się po prostu też do tego przygotować i nauczyć się takiego dowodzenia na jeszcze wyższym szczeblu, czyli tutaj na przykład na szczeblu plutonu. To jest to coś, co robimy dla siebie, żeby się rozwinąć, rozwinąć swoje umiejętności, poszerzyć swoje zainteresowania, jeżeli ktoś się interesuje militariami. No i przede wszystkim realizować tą możliwość służby wojskowej, co chyba tutaj jest najważniejszą sprawą. Zachęcamy studentów do wstąpienia do Legii Akademickiej. Jest to już inauguracja 8. edycji Szkoły Legii Akademickiej, czyli ochotniczego szkolenia wojskowego studentów właśnie do wojska. Czyli przede wszystkim kształcimy kadry dla rezerwy, ale nie tylko, bo część ze studentów już służy jako żołnierze zawodowi. Służy też w Wojskach Obrony Terytorialnej czy w aktywnej rezerwie. Wspierają nas również w tym jednostki wojskowe, ponieważ jednostkom wojskowym też zależy na tym, żeby w przyszłości mieć kadry podoficerskie i oficerskie u siebie, stąd obecność jednostek wojskowych tutaj na uczelni. I są przedstawiciele 3 jednostek wojskowych, czyli 10. Opolskiej Brygady Logistycznej z Opola, 1. Brzeskiego Pułku Saperów i niebawem już 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Są tutaj i zachęcają studentów na przykład do odbycia szkolenia podstawowego. Natomiast przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji, czyli Administracji Wojskowej, zachęcają i informują, jak do wojska wstąpić, jakie warunki trzeba spełnić. Informują o procedurze. Są to osoby rekrutujące do wojska. Zatem studenci widzą, jak wygląda wojskowy podstawowy sprzęt, sprzęt lekkiej piechoty, podstawowy sprzęt saperski. Mogą dopytać żołnierzy, w jaki sposób się służy w danej jednostce, czym się charakteryzuje dany rodzaj wojsk, a również jest strzelnica przenośna, konkretnie trenażer, urządzenie strzeleckie Cyklop i też studenci mają okazję nauczyć się podstaw celowania, zgrywania przyrządów celowniczych, przyjmowania postawy strzeleckiej, odpowiedniego chwytu. Zajęcia z podstaw samoobrony w oparciu o tradycyjne japońskie jiu-jitsu. Jest to już 4. edycja tych zajęć. Każdy student, nie tylko ten, który deklaruje, że wstąpi do Legii, każdy student zarówno uniwersytetu, jak i innych uczelni, ponieważ formuła Legii Akademickiej jest formułą otwartą, może przystąpić do takich zajęć. Są to zajęcia dobrowolne, bezpłatne, odbywają się na Uniwersytecie Opolskim na sali Uniwersytetu przy placu Staszica 1. W każdy wtorek od 16.30 do 18.00 studenci uczą się podstaw samoobrony, czyli zaczynają od różnych rozgrzewek, następnie od padów i przewrotów, czyli bezpieczne upadanie, następnie sposób poruszania się w sztukach walki, uderzenia, kopnięcie, a następnie różne techniki, czyli uwolnienia, obalenia, obrana przed uderzeniem, przed kopnięciem. Uczą się podstaw sztuki walki, a jeżeli kolejny rok uczestniczą w tym kursie samoobrony, uczą się rzeczy, technik bardziej skomplikowanych. Także też zachęcamy wszystkich studentów. Przyda im się to później na kolejnych etapach Legii Akademickiej, czy też służby wojskowej, sprawność fizyczna i umiejętność samoobrony, bo walka wręcz jest też elementem żołnierskiego rzemiosła.